Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Po raz 11 mieliśmy kilkuletnią przerwę, również pandemia nas troszeczkę wyhamowała, ale teraz ze wzmożoną siłą wracamy. 11 oddziałów przedszkolnych z całej gminy, także mam nadzieję, że kolejne edycje już w planach. Będzie mnóstwo emocji, mnóstwo dzieci, uśmiechu na parkiecie. Natomiast no, nie wszystkie, z tego względu, że mamy w gminie Kępno około 1000 przedszkolaków, a tutaj na parkiecie dzisiaj około 200 się zaprezentuje, ale emocje będą tak duże, jakby rzeczywiście całe 1000 występowało. Studio Tańca Retro też pokaże, jak tak naprawdę powinno się profesjonalnie tańczyć, tak? Tak, oczywiście też będzie pokaz dla dzieciaków i będzie zarówno dzieciaki młodsze, bo i zobaczymy dzieci w wieku 10 lat, no i trochę starsze jako 12-latki, no już takie parę też dorosłą, które będą też prezentowały i tańce standardowe, i tańce latynowe. Czy tu są prowadzone jakieś klasyfikacje, nagrody, czy tak naprawdę wszyscy są wygrani? Nie, no oczywiście nutka emocji musi być. Jest powołane profesjonalne jury. Jury mają odpowiednie buźki, uśmiechnięte i smutne, w zależności czy występ będzie się podobał, czy też nie. Będą nagradzali tymi buźkami. Nie możemy za dużo zdradzać, aczkolwiek nie wyobrażamy sobie, żeby jakiekolwiek dziecko wyszło z parkietu nieuśmiechnięte i bez nagrody. Jeszcze Paweł, muszę zapytać, przyznaj się, pomagałeś trochę przedszkolankom, czy nie? Nie, w tym roku nie pomagałem. Dzisiaj będę oglądał, pierwszy raz zobaczę choreografię, tak więc sam jestem ciekaw, co dzisiaj będziemy mogli zobaczyć. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.